Dzień dobry, Maria Jęczmyk. Witam Państwa w poniedziałek 18 lutego. Rozpoczynamy wydarzenia telewizji Streameo. Nowoczesna pracownia w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej. Walentynkowe jelenie wraki. W Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej otwarto monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. To przełom w kształceniu, mówi Wioletta Palczewska, dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego. Podczas otwarcia był również Robert Czepielewski. W Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej oddano do użytku monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Tym samym uczelnia znacząco podnosi jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Tam przecież tutaj trwały prace budowlane jeszcze. No teraz mamy Centrum Symulacji Medycznej, takie 21-wieczne. I to nie ma się co oszukiwać, to jest święta prawda, tak rzeczywiście jest. Najnowsza technika na usługach medycyny, zdrowia, edukacji także. Zajęcia praktyczne prowadzone są w dwóch salach wyposażonych w najnowszy sprzęt dydaktyczny oraz nafaszerowane elektroniką symulatory. Pierwszy etap nauki rozpoczyna się w tak zwanej sali pośredniej wierności. Studenci uczą się prostych procedur postępowania, takich izolowanych procedur postępowania w rozmaitych stanach. Najpierw rozpoczynają od kształcenia umiejętności postępowania przy zabiegach, następnie przenoszą to na konkretną jednostkę chorobową i dopiero później będą mogli przejść na salę wysokiej wierności, żeby zastosować już te działania tak maksymalnie zbiorczo. Sala wysokiej wierności odwzorowuje oddział anestezjologiczny. Znajdują się w nim zaawansowane symulatory człowieka dorosłego, dziecka i niemowlęcia. Zasadnicze możliwości się otwierają nowe, ponieważ dotychczas taka nauka stricte już, powiedzmy, praktyczna zawodu, szczególnie jeśli chodzi o pielęgniarki, odbywała się w dużej mierze przy łóżku ludzi chorych. I no, wymagało to przede wszystkim od tych osób pewnej cierpliwości. No, w tej chwili te różne skomplikowane i nierzadko trudne choroby można po prostu zasymulować na fantomie, który zniesie każdą ilość dotknięć, że tak powiem, badań różnych, osłuchiwań i tak dalej. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że można bardzo dokładnie na tych urządzeniach, które tutaj są, opracować tak zwane scenariusze, czyli jakby wymyślić krok po kroku, jak będzie reagował ten fantom, jak będzie się rozwijała sytuacja, w zależności od tego, co student, czy też ćwicząca osoba, jakie będzie podejmowała decyzje. I to jest kluczowe. Dodatkowo oddano do użytku salę podstawowych czynności ratowniczych. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej powstał dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Zdrowia oraz projektom unijnym. Koszt jego budowy wyniósł blisko 3 miliony złotych. W Jeleniej Górze walentynki świętuje się w dość szczególny sposób, bo na poligonie. Po raz szósty odbyły się tam wyścigi wraków. 80 załóg prezentowało swoje umiejętności na dość trudnej trasie, a kibiców nie brakowało. Gdybym mógł tylko wsiadł, ja bym nawet swoje auto poświęcił. Taka jest super zabawa? Super zabawa jest. Powiem, nie ma takiej atrakcji w Jeleniej Górze jak to. Okazuje się, że mało które wydarzenie w Jeleniej Górze budzi aż tyle emocji. Na wyścigi wraków na poligon ściągają tłumy i to nie tylko mieszkańców miasta. 80 załóg pokazuje, na co je stać. Możemy się fajnie poprzepychać, miło spędzić dzień ze swoimi rodzinami, którzy też licznie nas wspierają, kibicują tutaj. Także no nie ma w środku, miejmy nadzieję, że może jeszcze jednego wraka nawet auto to przetrzyma. Załogi do wyścigu przygotowują się bardzo profesjonalnie. To nie jest tak, że się kupuje samochód i się startuje. Trzeba go przygotować. Jest naprawdę masa frajdy przy tym, bo to też kilka dni na to poświęcamy. Na trytki, trochę na pasy, trochę na plastelinę, trochę na szpachle. No mówię, samochód silnikowo, nie ma naprawdę co mu zarzucić. Wygląda jak wygląda. Jedziemy dalej. Po 1000 zł, lampy trzeba powyciągać z przodu, z tyłu mogą zostać lampy. I potem wszystko wedle własnego widzimisię. I porządne opony zimowe na napęd. To trzeba zainwestować w to, bo bez tego nie da rady po błocie jeździć. Dużo ludzi lubi sporty motorowe, a to jest taki chyba najtańszy sport motorowy, który jest tak naprawdę dla każdego. Może się bawić ktoś, pojechać raz w roku, kto nie ma pieniążku, żeby startować w profesjonalnych zawodach,
a można też startować co miesiąc. Trochę nas poobijali inne auta, ale ogólnie było bardzo dobrze. Trzecie miejsce na 8 samochodów. Uważam, że bardzo dobry wynik. Chętnych, by sprawdzić swoje umiejętności na trasie, przybywa wprost proporcjonalnie do kibiców. Klimat, atmosfera, można popatrzeć, jakie ludzie mają fantastyczne pomysły co do zdobienia aut. Można się fajnie błotkiem pobrudzić, no i ogólnie fajnie. Tym razem jelenie wraki były szczególne, bo walentynkowe. Nie brakowało serduszek, maskotek i uśmiechu na twarzy. Organizatorzy przygotowali także niespodziankę. Zorganizowaliśmy samochód, który można sobie wynająć za darmo, jeżeli zakochana para ma chęcie przejechać, siadają i jadą albo z kierowcą, albo sami. No i chem z żonką, żonka sama zaproponowała, więc cóż, wsiedliśmy w auto i poleciała adrenalina w góry. Poleca pan? Zdecydowanie. Kolejna, 7 już edycja Jelenich Wraków 23 marca. Na starcie 7 przesieckiego biegu Icemana stanęła rekordowa ilość uczestników. W tym roku z 10-kilometrową trasą w Karkonoszach zmierzyło się 300 zawodników. Na trasie jest przesunięte, dokładnie, oficjalny jeszcze komunikat. 7 edycja biegu Icemana przyciągnęła do przesieki aż 300 zawodników niemal z całej Polski. I był to kolejny rekord pod względem ilości uczestników tej wyjątkowej imprezie. Chciałam bardzo serdecznie podziękować w Stowarzyszeniu Rada Odnowy Przesieki, która jest głównym pomysłodawcą i organizatorem pierwszych edycji tego biegu. Przy współorganizacji gminy Podgórzyn organizowali ten bieg od pierwszej edycji do piątej, natomiast gmina Podgórzyn organizuje ten bieg już drugi raz, czyli 6. i 7. edycja. Trzeba powiedzieć, że oprócz biegaczy w tym roku dopisała i pogoda, i humory. Jedni bieg Icemana potraktowali jako sprawdzenie swojej formy, inni potraktowali to wydarzenie jako okazję do wspaniałej zabawy. To jest poniekąd kultowy bieg i poniekąd taka tradycja i rozpoczęcie sezonu tak naprawdę startowego, biegowo-startowego, bo zawsze w sumie już wiadomo, ten pod koniec lutego trzeba wchodzić w takie szczytowe, można powiedzieć, przygotowania do biegów takich szybszych. Jak zobaczyłem pierwszym razem, jaka tu była impreza, to po prostu postanowiłem biegać, biegam co roku, jest świetna zabawa. Uważamy, że inicjatywa jest świetna, naprawdę pozytywni bardzo ludzie. No zachęcamy wszystkich za rok, tylko się śpieszcie, bo pakiety startowe bardzo szybko się kończą. Ma to być jakieś wyzwanie, na co dzień biegamy takie tam proste kawałeczki po asfalcie, więc chcieliśmy jakieś większe wyzwanie. Obawiamy się, że będzie ciężko, stresujemy się bardzo. No u nas nad morzem mamy jednak płaski teren, tak? Ale poradzimy sobie, jesteśmy twarde dziewczyny. Tradycyjnie już zawody były okazją do zaprezentowania wyszukanych strojów. Anturaż to jest dzięki dzieciom, które mamy małe w rodzinie i musi być wesoło. Musi być wesoło, musimy się bawić, musimy cieszyć się, bo to jest taki bieg towarzyski, sympatyczny taki. Jest niesamowita atmosfera, sama idea biegu, tak? Też bardzo mi się podoba. Kameralny bieg górski, także to ma swój urok, bardzo fajny klimat, także myślę, że co roku będę tutaj wracać w miarę możliwości. Tuż przed startem miała miejsce rozgrzewka. Każdy wyginał śmiało ciało, by później już wystartować na dystansie 10 kilometrów. A w tym roku trasa biegu była niezwykle trudna. Śnieg, błoto i lód. Aga, jesteś wielka! Nie mam siły. Jeszcze 200 metrów! Podczas gdy na trasie rywalizowali dorośli, swój bieg Icemana mieli także najmłodsi, którzy po biegu podzielili się wrażeniami. Bardzo fajnie, tylko że szkoda, że dorośli mogli sobie biegać tylko w gaciach, a my musieliśmy tak na długo, no dlatego szkoda. A wśród seniorów jako pierwszy na linię mety wbiegł zeszłoroczny zwycięzca biegu Icemana Michał Kur, który potwierdził, że warunki do biegania były trudne. Warunki masakryczne, nigdy nie biegałem w tak ciężkich warunkach, przez 5 kilometrów tak naprawdę cały czas był lód, także w butach bez żadnych raczków, kolców, masakra. Dzisiaj też takie miałem typowo letnie, także po prostu taniec na lodzie. Dziwne, że wygrałem, szczerze mówiąc. Opinię zwycięzcy potwierdzili także inni zawodnicy. Szczęśliwy, wyśmienicie szczęśliwy.
zadowolone, z jakiego powodu, no to wystarczyło chociażby się przejść na spacer tą trasą naszych dzisiejszych zawodów. Na samej górze śnieg, dosyć łatwo, ale znowuż noga zapada się dosyć głęboko, po kostki nawet w śniegu. Dolne partie już bez śniegu można sobie swobodnie biegowo powalczyć. Pierwszą kobietą na mecie była Diana Potęga. Witamy serdecznie! Nie przywiązywałam takiej dużej wagi do zwycięstwa, po prostu dobrze mi się biegło. I tyle. Piękna pogoda jest, bardzo dobre samopoczucie. Uczestnikom zakończ... Po biegu na wszystkich czekała sauna, gorące napoje oraz pyszne jedzenie. I tak oto 7. edycja biegu Icemana przeszła do historii. Kolejne spotkanie ludzi pozytywnie zakręconych za rok. Za nami 5. otwarte zawody modeli szybowców. Od 3 lat dzięki uczestnictwu modelarzy z Czech i Niemiec ta wyjątkowa impreza ma charakter międzynarodowy, a w tym roku padł rekord. W zawodach uczestniczyło 150 miłośników modelarstwa, a organizatorem było Euroregionalne Centrum Modelarskie w Jeżowie Sudeckim. Ponad 150 miłośników modelarstwa z Polski, Czech i Niemiec przybyło do Jeżowa Sudeckiego, by uczestniczyć w 5. otwartych zawodach modeli szybowców Smyki na Start. Uczestnicy rywalizowali w 5 kategoriach wiekowych. Do 7 lat, później mamy 8, 10, 11, 13, 14, 16 i kategorie Open. Najmłodszy tam uczestnik miał 3 latka, najstarszy prawdopodobnie 89. Nim smyki zaczęły szybować, każdy z uczestników musiał samodzielnie złożyć model od podstaw. Żeby była równa walka tych modelarzy, to każdy składa ten model na naszych warsztatach, który przed zawodami mamy te 2 godziny na przygotowanie modelu. Ale samo prawidłowe złożenie smyka nie gwarantuje miejsca na pudle. Drugą bardzo ważną, istotną rzeczą jest jednak nauka rzutu modelem. Jeśli model najpiękniej latający będzie rzucany przez osobę niedoświadczoną, to niestety on nie zrobi jakichś rewelacyjnych wyników. I choć wydawać by się mogło, że te proste w swojej konstrukcji modele to tylko zabawa, to jednak jest początkiem przygody z poważnym modelarstwem. Daje największe zapamiętanie, tak? Największego kopa, bo coś, co zrobiłem, poleciało, zrobiło wynik, a niejednokrotnie zdarza się, że jest to wynik do pudła prowadzący. Tegoroczne zawody, w których były wykorzystywane modele typu smyk, były ostatnimi. W przyszłym roku uczestnicy będą składać i rzucać modele legendarnego szybowca produkowanego w Jeżowie Sudeckim, jakim był Grunau Baby. W tej chwili zauważyliśmy, że stać się już nas na własną inicjatywę. Przechodzimy pod swoje skrzydełka, mamy opracowaną nową konstrukcję. Nasz Jeżów Sudecki słynie z budowy prawdziwego szybowca Grunau Baby. Żeby jednak nawiązać do tej tradycji lotniczej, zaprojektowałem model właśnie Grunauki, która w przyszłym roku pojawi się tutaj na naszej hali. Te modele będą w przyszłym roku tutaj latały. Zaangażowanie Euroregionalnego Centrum Modelarskiego zauważyły także władze starostwa powiatu jeleniogórskiego. Chylę czoła przed całym klubem, bo są bardzo zaangażowani całymi rodzinami. Było to widać w dniu dzisiejszym, dlatego no, trzymam kciuki i zrobię wszystko, żebyśmy jako powiat też włączyli się w tą inicjatywę, wspaniałą imprezę, żebyśmy mogli w przyszłości też wspomóc jako powiat organizatorów. A już 18 maja czeka nas kolejna duża impreza modelarska, czyli pierwszy międzynarodowy zlot gigantów. Na dzisiaj to już wszystko, a ja bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne wydarzenia w środę.